tu właśnie dzisiaj spaliśmy. No i rozpoczyna się nowy piękny dzień, wyspani, pełni mocy i energii. Okej, z drobnymi zakwasami po wczorajszych 40 km, jak się okazuje, ale mimo to z doskonałymi humorami, bo jesteśmy na Sycylii. Dzień dobry, drodzy moi. Castellammare del Golfo, tak nazywa się ta przecudna miejscowość, nieduża, bo zaledwie 15-tysięczna, w północno-zachodniej części wyspy, czyli Sycylii. No i dzisiaj zajmiemy się właśnie tą miejscowością. Chciałbym od razu zaznaczyć, nie znam historii, nie znam poszczególnych zabytków. Jak zwykle na tym kanale, jeżeli chcielibyście, to możecie obejrzeć moje po prostu przygody. Także jeżeli ktoś się tutaj doszukuje jakiejś wiedzy naukowej, no raczej jej nie znajdzie, a właściwie na pewno jej nie znajdzie. Witajcie, drodzy moi, na Sycylii. Żeby nie było, że tu nic nie ma. Rzeczywiście jest naprawdę przecudnie. Klimat fantastyczny. Zobaczcie, to kocham w krajach śródziemnomorskich, że tu jest naprawdę magia. Magia tych małych domków, wąskich uliczek, tych wiszących ciuchów, które właśnie ktoś wyprał. Długie uliczki. Idziecie albo do góry, albo w dół. Często są również schody. I tymi schodami można się wskrabać. No i rano wstające miasto, które jest tak senne wieczorem, choć z drugiej strony powiem wam, że wczoraj była sytuacja, że mieliśmy otwarte oczywiście okno. W Polsce dzisiaj 8 stopni, tutaj 18 w tej chwili. Także ogólnie bardzo ciekawie i wczoraj mieliśmy sytuację, w której gdzieś tam ktoś urządził sobie imprezkę i ta imprezka po prostu trwała dosyć długo. No ale ze zmęczenia po prostu usnęliśmy bardzo, bardzo szybko. Tutaj zobaczcie, prawdopodobnie jest warsztat. Panowie sobie naprawiają, poprawiają. Co robią? A, jakąś szafę robią na nowo, drzwi od szafy dokładnie. No, idziemy nad wodę. Właśnie widzicie, jak mija mnie w tej chwili z tyłu samochód w tej wąskiej dróżce. Puścimy go. Proszę bardzo. Pojechał. No, a my dochodzimy do centrum Castellammare del Golf. Piękne miejsce, szkoła. No, to jest właśnie to, co lubię najbardziej. Czyli fontanna w centrum. To nie jest ścisłe centrum, ale już jest bardzo blisko. Tak się właśnie przepięknie rozpoczyna ten dzisiejszy dzień, panie i panowie, bo jesteśmy w naprawdę fajnym miejscu, o którym wam już troszkę mówiłem, ale ja ciągle jestem pod wrażeniem. Morze Tyreńskie, zobaczcie, w kilku obrazkach wam to jeszcze pokażę, ale no kolor, szum morza przede wszystkim, no i klimat, który jak widzicie na załączonym obrazku, jest duża plaża i dlatego też ta miejscowość jest w stanie prawdopodobnie w sezonie egzystować. Fajnie widać wodę. Prawdopodobnie wy tego nie widzicie, bo kamera tego nie oddaje. No, myśmy sobie już stali. Dzisiaj jest kolejny plan na kolejne dwa miejsca. Trzeba było trochę zmieniać plan ze względu na to, że
Okazało się, że te 10 km, które jest do przejścia, to nie jest wcale tak mało. Jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, dokładnie 42 km udało się zrobić. No i trzeba było dojść do jednej z miejscowości, 10 km, ale przy tym skwarze nie było to najfajniejsze. Powrót jak cię mogę, ale wyjście to już tak niekoniecznie. Dlatego zrewidowałem troszeczkę plany i dzisiaj pojedziemy w nieco inny sposób, ale o tym dowiecie się za tydzień, a ja się wcale jeszcze z wami nie żegnam, tylko chciałbym wam jeszcze pokazać kilka ujęć z tego miejsca. W tej małej, trochę sennej miejscowości jest naprawdę prześlicznie. Obserwujemy tutaj rzeczy, które dzieją się wokół nas. Tubylców niewielu, ale stoliki ciągle jeszcze wystawione, tylko tak jak podkreślałem, to już nie jest sezon, w związku z tym turystów pewnie całych tłumów tutaj nie ma, natomiast trochę inwestycji. I tu właśnie mam dylemat, bo wygląda na to, że miało powstać, a tak naprawdę nie powstało. Być może kryzys, który pojawił się w Europie, spowodował, że no, pewne inwestycje nie są już w tym momencie opłacalne. Natomiast no, kilka budynków jeszcze tutaj może troszkę straszy, ale jednak mimo wszystko miało być budowanych. Zobaczcie, jak wygląda morze. Bo wygląda naprawdę przepięknie. Tutaj takie piękne skały wystające z ponad wody i woda się, że tak powiem, blazuje wokół nich. No i my dochodzimy już w tym momencie do jakby drugiej części tej miejscowości. Swoją drogą 15 tysięcy mieszkańców i naprawdę, naprawdę ciekawie to wygląda. Na kilometr 114 osób. Czyli nie jest wcale tak mało tych ludzi. I zobaczcie tutaj pełen widok na przepiękne plaże. Także mam wrażenie, że to takie troszkę nasze Międzyzdroje, ale jak dla mnie to klimat jest zupełnie, zupełnie fajniejszy. No i zobaczcie jeszcze z drugiej strony, tu jest akurat parking restauracji i tutaj góra. Swoją drogą, jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, to widział, tą drogą drałowaliśmy tam. Tam jest punkt widokowy i ciąg dalszy. Prawdziwa sycylijska, nie mafia, tylko magia. We'll be right back.
żyjemy tymi uliczkami włoskiego miasteczka, właściwie sycylijskiego miasteczka. I muszę przyznać, że to jest to, co tygryski lubią najbardziej, szczególnie, że jak zerkniecie w bok, w tym wypadku w lewy bok, to zobaczycie widok na port, w którym ruch powoli zaczyna się pojawiać. Przede wszystkim rybacy w tamtym miejscu, to zaraz zejdziemy. O, zobaczcie, to jest druga strona. Rybacy w tej chwili wracają już z połowów i prawdopodobnie będą oporządzać ryby, a może nawet okazać się, że już będą sprzedawać swoje produkty, swoje połowy właściwie. A my cały czas lecimy sobie tymi bocznymi uliczkami. Mam nadzieję, że tą uliczką dojdziemy gdzieś. No i taka dygresja jeszcze jedna, zobaczcie. Taka jeszcze jedna dygresja, bo ja o tym już kiedyś, jak jeździłem po Włoszech, to wam mówiłem, bardzo dużo palą Włosi. Naprawdę, jeżeli chodzi o palenie tytoniu, to jest tego mega, mega dużo. Czasem ciężko jest tutaj znaleźć miejsce, gdzie wyjść, gdzie przejść, gdzie się przesunąć, bo tam, gdzie poszliśmy, okazało się, że wyjścia nie ma, trzeba było szukać. A teraz idziemy i tu prawdopodobnie była główna brama wejściowa do Castellammare del Golfo, bo to w różnych źródłach różne rzeczy piszą, a może i nie była, chociaż no, brama musiała do czegoś służyć. Ale też zastanawiam się, zobaczcie, do czego ona mogła służyć. No okej, okay. Teraz to my sobie zejdziemy. Idziemy tu, Marcin? Chodź, najpierw tu sobie zajrzymy. Bo tu jest opcja, że niewiele zobaczymy, a później skrabać się, no musimy sobie jakoś radzić. Zabieram was ze sobą. Idziemy nad brzeg morza. Takim bardzo fajnie wyrąbanym korytarzem wśród roślinek. Pewnie punkt widokowy, być może również zejście, tak. Czyli od tych budynków, od dołu. A, czyli na zakończeniu promenady tu można sobie zejść nad wodę. I można zobaczyć, co też ciekawego w tej wodzie jest. Teraz łapę zanurzymy. Marcin jako stary mors stwierdził, że on się musi tutaj wykąpać, w związku z tym damy mu taką możliwość. Ło, piasek. O kurde, to będzie buty trzeba. Ten piasek taki jest bardzo grząski. Okej. Okay. Tu jesteśmy. No pięknie. Uroki morza. Teraz spróbuję dotknąć. Złapać wodę. Dobra, tu będzie chyba taki najlepszy moment. Tyk. Chodź. Kici, kici. Jeszcze. No poczekajcie jeszcze chwilę, proszę, ze mną.
No niestety, woda nie chce się dość złapać. No, ale to jest ta plaża, którą wam przed chwilą pokazywałem z góry. Czy jest magia? O, ten se buty jeszcze... Brawo! Ten se buty jeszcze zmoczył. Zobaczcie, tam jest ten port, a tu są jeszcze przepiękne budyneczki. Ewidentnie widać, że to porto, czyli ten port, to są pomieszczenia magazynowe, jakiś kolejny magazyn, jedna ściana od budynków i tam kolejne miejsce, gdzie mogły się znajdować sklepy, magazyny i temu podobne, bo pokażę wam tutaj w tej chwili za kamerą, a dokładnie w tym miejscu znajduje się port i w tym porcie stacjonuje mnóstwo łódek. Tam co wam pokazywałem, są chłopaki, którzy właśnie wrócili z rybami i w tej chwili jak gdyby kończą swój połowowy dzień, natomiast będą to segregować, najprawdopodobniej sprzedawać. A my idziemy jeszcze, żeby dojść tam do tej podstawowej części portu. Naprawdę, jestem pod dużym wrażeniem. Chcielibyście usłyszeć rozumowanie Marcina, właściwie tok myślenia, że trzy w jednym. Jak to było? Castello? Nie, Arabo. No teraz nie wiem, zgubiłem. W każdym razie, drodzy moi, to jest jeden z zabytków tego miasta. Okej. Okay. Castello Arabo Normanno. Dobrze. Dobry jestem, nie? To jest ten zamek, do niego niestety w tej chwili nie ma żadnego wejścia, także niestety się tam nie dostaniemy, natomiast cały czas robię dla was zdjęcia, które oglądacie w tak zwanym międzyczasie, trochę wieje. Już Marcin zdążył ponarzekać, że jest trochę za chłodno, nie, że za zimno, tylko za chłodno. Zobaczcie, to jest ten zameczek, te castello, a to jest jeszcze inna strona miasta, właśnie tutaj na górze byliśmy poprzednio, także zatoczyliśmy krąg i tak naprawdę okazuje się, że ze zwiedzania tej części miasta, tej bardziej portowej, tej starej, to by było już na tyle. Ale oczywiście idziemy do miasta, także nie przejmujcie się, bo tam również zobaczycie za kilka momentów fajne obrazki. Dojdę tylko tu do końca. O, zobaczcie, jaki klimacik.
chciałem was zabrać do takiego pięknego kościoła, ale no się po prostu jednym słowem nie da. Chiesa Madre di Santa Maria del Socorso. Fantastyczny mój włoski, ale nie przejmujcie się tym wcale. Zobaczcie, budynek piękny, zamknięty niestety, chyba że... A nie, bo to jest część muzealna. Ale zaraz zobaczymy, może okazuje się, że właśnie ta pani otwiera swoją drogą. Piękny ryneczek przy nim, naprawdę wygląda super magicznie. Będę się dzisiaj powtarzał, ale co tam, bo miejsce jest naprawdę bellissima. Trzeba przyznać, że tymi uliczkami to można dosłownie godzinami chodzić. Castella Mare di Golfo. Tak nazywa się ta miejscowość. Przepiękna. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to serdecznie polecam, zapraszam. Przyjedźcie tutaj, zobaczcie, bo to jest temat wart uwagi. Spokojnie z noclegiem. Wieczorem wygląda to równie fantastycznie. A swoją drogą, jeszcze raz podkreślam, w tych materiałach nie znajdziecie wiadomości naukowych i temu podobnych. To są po prostu przygody. Zabieram was ze sobą, pokazuję to, co ja widzę. To jest mój sposób na zwiedzanie i tak to zostanie. Tak, drodzy moi. Pamiętajcie o mediach społecznościowych, bo one są jakże ważne. Zostawcie po sobie jakikolwiek znak, sygnał, że byliście, że widzieliście i że to, co robię, ma jakiś sens. Nie no, sens zawsze ma, bo są to cudowne pamiątki. A teraz trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!